Bartek Dobroch, Przemysław Wilczyński, Brodpik, Niebo i piekło. Czyta Tomasz Sobczak. Rozdział pierwszy. Czekanie. Tam, na wysokości blisko 8 tysięcy metrów, wszystko musiało się rozegrać na przestrzeni kilkunastu godzin. Nie więcej. Tutaj, w Warszawie, na Wybrzeżu, w Zakopanem czy Dąbrowie Górniczej, huśtawka nastrojów, radość, narastająca niepewność... Wreszcie słabnąca nadzieja trwały dłużej. Wtorek 5 marca 2013 roku był dla Krzysztofa Berbeki, młodego lekarza z Warszawy, normalnym dniem pracy. Asystował swojemu szefowi przy serii operacji. Z odciętego od świata bloku operacyjnego pamięta, tykający nad głową przełożonego zegar ścienny i mały odbiornik radiowy, o którego uruchomienie poprosił anestezjologa. Od rana stałem przy stole operacyjnym. Operacje trwały jedna za drugą. Co 30 minut wsłuchiwałem się w radio, czekając na wiadomości. Informacja była jedna. Trwa atak szczytowy Polaków na Brodpik. Wspomina tamten dzień Berbeka. Na facebookowym profilu polskiego himalaizmu zimowego jego szef Artur Heiser pisze Na godzinę 13.30 czasu polskiego nie mamy żadnych nowych informacji. Brak jest kontaktu z bazą. Możemy tylko gdybać i domyślać się, że trwa akcja górska, której nie można przeszkadzać, na przykład wyścig z ciemnością, nawet krótkim połączeniem radiowym. Nie ma innego wyjścia jak cierpliwie czekać. Informacje pojawią się natychmiast po tym jak nadejdą. Kolejny wpis pojawia się po godzinie i 16 minutach o 14:46. Szczyt zdobyty. O godzinie od 1730 do 18.00 czasu lokalnego wszyscy czterej wspinacze zespołu szturmowego dokonali pierwszego zimowego wejścia na szczyt Broad Peak 8047 metrów. O pełni sukcesu będzie można mówić wtedy, gdy zespół zajdzie do bazy, co jest planowane na 6 marca. Nieco później Krzysztof Wilicki, kierownik zimowej wyprawy na Brotpik, przekazuje tę samą informację przez telefon satelitarny dla TVN 24. Tak, potwierdzam, że cała czwórka weszła na szczyt między 17.30 a 18.00. Ja się strasznie denerwuję, ponieważ przychodzi noc już u nas. Na szczęście są dobrze wyposażeni, mają konkretne ubiory, nie wieje wiatr. Mają czołówki, liny, będą się ubezpieczać. No i będziemy czekać niecierpliwie na wiadomości od kolegów. Mamy łączność telefoniczną. Pogoda jest łaskawa i dlatego tak bardzo się nie martwię, ale zawsze się martwię, bo ja uważam, że wyprawa kończy się szczęśliwie, kiedy wszyscy są już w bazie. Także będę miał kilka nerwowych godzin, tak jak cały dzisiejszy dzień. Prognozę mamy na kilka dni do przodu, do jutra powinna się utrzymać. Niebo jest czyste, odkryte, nie ma chmur. Na koniec dodaję jeszcze to jedno zdanie: No, tylko że zapada z mrogi ciemność. Krzysztof Berbeka jedzie ze szpitala do domu. Stamtąd z dwójką synów do McDonald's, bo dziadek wszedł na brodpik. Staszek Berbeka, młodszy brat Krzysztofa, kolejny z czwórki synów Macieja, a tak ojca na szczyt też przeżywa w pracy. W Sopockim biurze firmy, w której pracuje, śledzi informacje na Facebooku. Mój wczesny szef, który kiedyś chodził po górach, przybiegł już specjalnie, żeby mi pogratulować. Ogromna radość i duma. Wspomina. Do mieszkającej w Zakopanem, żony himalajisty, po południu przyjeżdża znajomy dziennikarz. Od Ewy Berbeki słyszy, że nie czas jeszcze na radość, bo teraz wszystko się dopiero zaczyna. Jej mąż, jeden z czwórki zdobywców, ale jedyny w tym gronie doświadczony, czuje się za wszystkich odpowiedzialny. Trójka pozostałych zdobywców jest mniej więcej w wieku ich trzech najstarszych synów. Na radość nie ma też miejsca w domu Alicji i Marka Kowalskich. Rodziców Tomasza, najmłodszego i najmniej doświadczonego uczestnika wyprawy na Brodpik. Kiedy media podają wiadomość o sukcesie, u Kowalskich rozdzwaniają się telefony. Alicja Kowalska wspomina, że nie miała siły na entuzjazm. W tym momencie była najpierw matką, a dopiero później kibicem. Na Facebooku pisze do niej Beno, przyjaciel Tomka. Gratuluje sukcesu, a ona odpowiada: Pamiętaj, że zejście jest najważniejsze. Telefonuje także Artur Heiser. Tomek idzie sam, mówi. Jak to sam? dziwi się Alicja Kowalska. Odpowiedział, że przed nim jest Małek, a za nim Berbeka wspomina. Potem rozmawialiśmy jeszcze raz. Heiser powiedział, że chłopcy postanowili biwakować. Wtedy zadałam jedno z najgłupszych pytań w życiu. To mam uważać, że oni są już bezpieczni? A on odpowiedział. No wie pani, zima na 7900 metrach nie należy do najbezpieczniejszych. Czekanie to w himalajzmie codzienność. Tu czekanie na uzyskanie pozwoleń, na ostateczne ustalenie terminów, na dopięcie organizacji wyprawy na ostatni guzik. Tam, na wyjście karawany, dojście do bazy, zakończenie aklimatyzacji, wreszcie, często wielodniowe, czekanie w bazie na okno pogodowe, które pozwoli na atak szczytowy. Jest też czekanie rodzin. Rzadko wygląda jak wtedy, 5 marca 2013 roku. Nieczęsto dzieją się w górach rzeczy aż tak dramatyczne. Nieczęsto też dochodzi do przedsięwzięć tak ryzykownych jak próba zdobycia, niezdobytego jeszcze zimą, ośmiotysięcznika w Karakorum. Czekanie normalne, na co dzień, jest raczej jak ledwo dające o sobie znać ból zęba. Pozwala funkcjonować, pracować, kontaktować się z ludźmi, ale nie daje zapomnieć, że dzieje się coś szczególnego, że odbywające się teraz kilka tysięcy kilometrów stąd ryzyko, to jednak coś innego niż jazda samochodem po ruchliwej autostradzie. Czas rozłąki ma swoje etapy: mniejszy niepokój z początku i na końcu, większy kiedy odbywają się działania w wyższych partiach gór, w tym kolejne próby ataków szczytowych. Największą aktywność Macieja Berbeki w Himalajach w latach osiemdziesiątych tak wspomina jego żona. Nigdy mi się nie zdarzały chwile żalu czy buntu, mówi Ewa Berbeka. Był na wyprawie, to brałam dzieci i szłam z nimi do kościoła na Wiktorówki. Kiedyś, podczas wyprawy na K2 w 1988 roku, która zakończyła się próbą zdobywania Brodpiku, pamiętam, że klękaliśmy razem z chłopcami i odmawialiśmy różaniec. Raz zrobiłam to nawet mniej więcej w momencie dramatycznych chwil Maćka blisko szczytu. Gdy później opowiadał, że nagle mu się jakby rozstąpiły chmury, pomyślałam sobie, że ta cała sytuacja miała w sobie coś z cudu. Podczas tamtych wydarzeń dzwoniła też do mnie co chwila Hanka Wiktorowska z Polskiego Związku Alpinizmu, by przekazywać kolejne informacje. Później opowiadała, że przed kolejnymi telefonami do mnie wypijała 50 gramów wódki, Ewa Berbeka zaznacza jednak, że taka intensywność przeżyć dotyczyła tylko tej jednej wyprawy z 1988 roku. A właściwie jej newralgicznego etapu. Zwykle nie było żadnych modlitw, rytuałów, myślenia, co się tam dzieje. Kontynuuje. Byłam przecież zajęta małymi dziećmi. Zajmowałam się nimi, a inne myśli od siebie odsuwałam. Maciek sobie upatrzył zimę, więc wszystkie święta były bez niego. Jak wyjeżdżali w listopadzie, to wracali na wiosnę. To w ogóle jest trudny czas, żeby w Zakopanem przetrwać. Nie wiem, skąd te siły czerpałam. Moi synkowie najczęściej właśnie wtedy lądowali w szpitalu na jakieś infekcje. Była niemal reguła. Wigilię, karetka i franuś na oddziale. Miał takie cykliczne zapalenia krtani. Musiałam sobie poradzić, przyjmowałam to. On jest tam. A ja jestem tutaj. Jak rozstania wspominają dzieci ówczesnych Himalaistów, dzisiaj dwudziestolatkowie, najlepiej pamiętają momenty powrotów. To było zawsze wielkie święto, coś czego nie mogliśmy się doczekać, wspomina tamte czasy Krzysztof Berbeka. Zawsze organizowaliśmy jakoś te powitania, głupkowate teatrzyki, jakieś balony, laurki. Kiedy tata przyjeżdżał, były prezenty, jakieś słonie z trąbą do góry, jakieś rzeźbione indyjskie figury. Potem pokazy slajdów z ulic Katmandu, z gór. To było słuchanie z otwartą buzią o tych przygodach, o tym świecie niedostępnym. Dla młodego chłopca to jest ważne. Dziwne przygody ojca w jego dziwnym świecie. Kiedy tego słuchasz i masz kilka lat, też byś tak chciał. I duma. Tata był na Eweryście. Potem przyjeżdża do szkoły i wygłasza prelekcje. Przez dziesięciolecia aktywności Polaków w górach wysokich zmieniło się wiele. Dochodzące po wielu tygodniach listy zastąpiły smsy i telefony satelitarne. Lapidarne depesze agencyjne zamieniły się w zalew komunikatów w internecie. Nie zmieniło się jedno: pełne niepewności czekanie. Tak samo wtedy jak i dziś. Najtrudniejsze w chwilach dramatycznych. 5 marca 2013 roku. Alicja i Marek Kowalscy są w swoim domu w Dąbrowie Górniczej. Po informacji od Artura Heizera, że Tomek schodzi sam, niepokój narasta. Krzysztof Berbeka wspomina, że po pierwszych niepokojących doniesieniach nie dopuszczał do siebie czarnych scenariuszy. Jego ojciec bywał już przecież w opresji. Choćby 25 lat wcześniej, na tym samym Brodpiku, zimą, kiedy przetrwał noc biwakując bez namiotu. Byłem pewny, że zejdą, mówi. Do Polski dochodzą zresztą sprzeczne wieści. Krzysztof Berbeka raz słyszy, że wszyscy są w namiocie. Potem w okolicach 21-22 czasu polskiego, że mają problemy z zejściem. O 22.16 czasu polskiego Artur Heiser pisze na Facebooku. Druga czasu lokalnego, 6 marca. Artur Małek i Adam Bielecki są w obozie czwartym na wysokości 7400 metrów. Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka biwakują na przełęczy 7900 metrów. Mniej więcej w tym samym czasie do Krzysztofa dzwoni mama. Jest informacja, że taty nie ma, mówi. Sparaliżowało mnie, wspomina Krzysztof, ale te informacje były tak sprzeczne i niewiarygodne, że mnie nie za bardzo przekonywały. Bez pańki pomyślałem będzie dobrze to był tak naprawdę brak świadomości tego co się tam w górze dzieje choć mama twierdzi że już wtedy miała złe przeczucia wieczorem przygotowaliśmy z moim synem plakat do przedszkola mój dziadek zdobył brodpik wydrukowaliśmy zdjęcia wszystkich uczestników wyprawy i podpisaliśmy pierwsze zimowe zdobycie brodpiku taka gazetka na ścianę antek był bardzo dumny Ewa Berbeka na wieści czeka razem z najmłodszym, jedynym niepełnoletnim synem zakopanym. Jasiu zobaczył coś w internecie, wspomina. Mamo, przeczytaj, bo coś jest nie tak. Była informacja od Artura Heidzera, że dwóch doszło, a dwóch nie. Byliśmy już wtedy spokojni, bo na pasku w którejś z telewizji pojawiła się informacja, że wszyscy są w namiocie. Około dwudziestej trzeciej znalazłam telefon do Artura. Zapytał, czy ze mną ktoś jest. Od razu powiedziałam. A dlaczego Ty mnie o to pytasz? W tym momencie wiedziałam, że jest źle. Powiedział, że biwakują. Ale jak to biwakują? Mają coś? Namioty? Płachtę? Nie, nic nie mają, odpowiedział. Nad ranem wysłałam sms, czy mają z Maćkiem kontakt. Odpisał, że nie, ale wiadomo, że Maciej schodzi albo zszedł już z przełęczy. Około szóstej rano Alicja i Marek Kowalscy odbierają telefon od Artura Heizera. Tomek nie może zejść z przełęczy, mówi szef PHZ. Co chwila telefon, wspomina tamten ranek Marek Kowalski. My z kolei dzwoniliśmy po każdej otrzymanej informacji do Agnieszki, dziewczyny Tomka. Co to znaczy, że nie może zejść? pytała. A ja na to, że spokojnie, pewnie rozgrzewa sobie nogi, jak przyjdzie słońce będzie dobrze. Marek Kowalski, od dwóch tygodni niepalący, wychodzi do ogrodu swojego domu w dąbrowie górniczej. Chodziłem, paliłem i mówiłem na głos Tomek, kurwa, czekan i dwa kroki, czekan i dwa kroki. Rozdział drugi. Historia pewnego marzenia. Musimy skończyć to, co kiedyś zaczęliśmy. Mówi, przytaczając słowa Krzysztofa Wilickiego, Maciej Berbeka w grudniu 2012 roku podczas konferencji prasowej. Te patetyczne słowa mogą posłużyć za podsumowanie kilku dekad historii polskiego himalaizmu, historii rodzenia się i realizacji pewnego szalonego pomysłu. Cofnijmy się najpierw o zaledwie kilka lat. Gdy Artur Heiser, dobiegający pięćdziesiątki utytułowany himalajsta, wpada na pomysł powołania programu Polskich Himalajzm Zimowy 2010-2015, jest ich jeszcze pięć. Pięć niezdobytych zimą ośmiotysięcznych szczytów. Pięć celów do tej pory przerastających możliwości i wysiłki atakujących je wypraw, wszystkie leżące na terenie Pakistanu. Położony w Himalajach Nanga Parbat 8126 metrów nad poziomem morza oraz ośmiotysięczniki w górach Karakorum. Drugi pod względem wysokości szczyt świata K2 8611 metrów, Gasherbrum 1 8080 metrów, Gasherbrum 2 8035 metrów oraz Brodpik, 8047 metrów. Zakusy na zdobycie zimą niektórych z nich trwały już od wielu lat. Inne dopiero niedawno zwróciły na siebie uwagę. Latem wszystkie bywały celem wielu wypraw, również komercyjnych, w których doświadczeni himalaiści wprowadzali na wierzchołki klientów. Szczególnie oblegany o tej porze roku był uważany za najłatwiejszy z nich Gashat Brum II – ale w ostatnich latach liczne wyprawy próbowały swych sił także na ośmiotysięcznikach K2i Nanga Parbat, należących do najtrudniejszych. Szaleństwo zdobywania najwyższych szczytów świata zimą do niedawna było właściwie domeną Polaków. Jednak na początku wieku XXI zaczęła wyrastać nam konkurencja. Z ducha tej nowej rywalizacji zrodził się program Polski Himalajzm Zimowy, choć jej korzenie tkwią dużo głębiej, a międzynarodowy wyścig o miano pierwszych zdobywców ośmiotysięczników trwa już od ponad pół wieku. Wtedy bowiem pionierska era zdobywania Himalajów i Karakorum sięgnęła szczytu. Wspinali się przedstawiciele krajów alpejskich, brytyjskiej wspólnoty narodów, Amerykanie i Japończycy, przy wsparciu nepalskich szerpów. Na przestrzeni jednej dekady w latach 1950-1960 Himalaiści z tych krajów dokonali pierwszych wejść na 13 szczytów ośmiotysięcznych. Francuzi rozpoczęli rok 1950 od wejścia na Annapurna uważaną dziś za jeden z najbardziej niebezpiecznych szczytów. W 1964 roku na ostatni, najniższy spośród ośmiotysięczników szczyt, leżącą na terenie zamkniętego przez długi czas dla obcokrajowców Tybetu Shishapangme weszła wyprawa chińska. Apogeum tej pionierskiej epoki przypadło na lata 1953-1956, kiedy zdobyte zostały najwyższe szczyty świata. Mount Everest, K2, Kanchenzonga, Lhotse i Makalu. Polacy z przyczyn politycznych nie mogli jej współtworzyć, mimo że nie brakowało wówczas w Polsce alpinistów gotowych zmierzyć się z takimi celami. Choć w Himalajach pojawiliśmy się już w 1939 roku, wchodząc pierwsi na wschodni wierzchołek owianego złą sławą siedmiotysięcznika Nanda Devi, po wojnie nastąpiła długa przerwa w wysokogórskiej eksploracji. Ale były wyjątki. Doktor Jerzy Hajdukiewicz, znany z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wziął udział jako lekarz w dwóch szwajcarskich wyprawach na Daulagiri w 1958 i 1960 roku. W tej drugiej wraz z Adamem Skoczylasem. Polacy nie uczestniczyli jednak w ataku szczytowym. Na wierzchołku w maju 1960 roku stanęła szóstka wspinaczy z międzynarodowego grona. Nasi wspinacze, aby zaspokoić pionierskie ambicje, musieli wymyślić nową formułę zdobywania himalajów. Podpowiedzią były doświadczenia alpejskie. Czterotysięczniki zdobywane przez Anglików i ich alpejskich przewodników albo samych miejscowych górali już w XIX wieku, kilka lat lub dekad później doczekały się pierwszych wejść zimowych. Kolejnym etapem w rozwoju zimowego alpinizmu było pokonywanie o tej porze roku trudnych ścian. W tym etapie uczestniczyli już polscy alpiniści, m.in. Jerzy Hajdukiewicz, wspinający się wraz z Krzysztofem Berbeką północną ścianą Dondernet. W surowych zimowych warunkach sprawdzał się też Andrzej Zawada, pokonując m.in. trudną północną ścianę Augui Blanche de Peuterey w masywie Mont Blanc. Zawada rozwijał też zresztą zimową działalność w Tatrach, gdzie na czele grupy wspinaczy dokonał pierwszego o tej porze roku przejścia liczącej 75 km głównej grani polsko-słowackich gór. Na początku lat 70., już jako zdobywca siedmiotysięcznika Kujang Kish w Karakorum, czyli autor milowego kroku w polskim himalaizmie, Andrzej Zawada został liderem pierwszej polskiej zimowej wyprawy na siedmiotysięcznik. Celem był liczący 7492 metry nad poziomem morza Noszak, najwyższy szczyt Afganistanu, położony w hindukuszu. 13 stycznia 1973 roku w nocy, przy świetle księżyca, zawada w towarzystwie Tadeusza Piotrowskiego stanął na wierzchołku. Było to pierwsze wejście zimą na tak wysoką górę. Obwołano je nawet modnym wówczas określeniem rekord świata w istocie był to ówczesny zimowy rekord wysokości zawada nie podejrzewał jeszcze wtedy zapewne że w ten sposób otwiera choć jeszcze poza himalajami erę polskiego himalaizmu zimowego dzięki któremu polacy wpiszą się na stałe do kronik wejście na noszak rozbudziło w zawadzie ambicje o wyborze kolejnego celu zdecydowały zawirowania polityczne które nieraz mieszały się w proces organizacji wypraw ze względu na napięcie pomiędzy Pakistanem a Indiami, Zawada musiał zrezygnować z pomysłu atakowania latem K2, które, choć minęło dwadzieścia lat od zdobycia go przez Włochów, nie miało jeszcze drugiego wejścia. Zdecydował się na lotce, czwarty szczyt ziemi, 8501 metrów nad poziomem morza. Wyprawa otrzymała pozwolenie na działalność w terminie późnojesiennym w 1974 roku. Zawada liczył jednak na rozszerzenie go do końca grudnia i podjęcie w ten sposób próby pierwszego zimowego wejścia. Silny skład, w którym znaleźli się Tadeusz Piotrowski, zdobywca Kujank Kisz, Ryszard Szafirski, wprawiony w bojach w Hindukuszu i Karakorum Andrzej Heinrich i fenomenalnie rokujący młody alpinista Wojciech Kurtyka, dawał nadzieję powodzenia. Himalaiści poznali jednak całe spektrum zimowych trudności. Zbocza lotse pokryte były szklistym lodem, w którym niekiedy trzeba było rąbać czekanem stopnie, by dopiero w nie wbijać zęby raków. Huraganowy wiatr wyrywał nogi ze stopni, uderzał w twarz kryształkami lodu i śniegu, rwał namioty. Przybieraliśmy do skał, bojąc się, że zrzuci nas w przepaść zawiniętych w namiot. Byliśmy zmęczeni walką z wiatrem, zesztywniali z zimna, wspominał później Zabada. Wbrew obiegowej opinii, wyprawa nie była pierwszą próbą zmierzenia się z ośmiotysięcznikiem zimą. Jedni uważają za taką niemiecką wyprawę, która dziesięć lat wcześniej wspinała się na Nanga Parbat, zaczynając jednak dopiero pod koniec lutego, co wykluczało możliwość osiągnięcia szczytu w okresie zimowym. Inni sięgają pamięcią do 1950 roku i próby Anglików na tej samej górze. Próby zakończonej tragicznie jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy. Wyprawę Polaków na lotce w 1974 roku też naznaczyła tragedia przed nastaniem kalendarzowej zimy. 17 grudnia podczas zejścia szklistym lodowym stokiem na zabezpieczających golinach poręczowych zmarł najprawdopodobniej w wyniku wychłodzenia Stanisław latało, operator filmowy wyprawy. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia heinrich i zawada podjęli jeszcze próbę ataku szczytowego dotarli do kuluaru stromego żlebu, wyprowadzającego na grani niemal pod sam wierzchołek lotse na wysokość 8250 metrów. Do odwrotu zmusiło ich nadciągające załamanie pogody. Rano w dniu ataku termometr wskazywał minus 46 stopni. Choć wyprawa nie osiągnęła celu, dokonano rzeczy przełomowej. Granica 8 tysięcy metrów zimą została po raz pierwszy przekroczona. Marzenie o zimowych wejściach na ośmiotysięczniki nabrało realnych kształtów. Jednocześnie jednak wspinacze musieli uznać, że w nowej formule himalaizmu czynniki zewnętrzne odgrywają znacznie większą rolę niż w himalaizmie letnim, a potencjalny sukces jest znacznie mniej zależny od człowieka, jego siły, umiejętności i doświadczenia. To silne uzależnienie przebiegu wyprawy od pogodowych kaprysów, przewaga walki z zimnem i wiatrem, nad zmaganiami z technicznymi trudnościami góry, zniechęci do zimowego himalajzmu Wojciecha Kurtykę, jednego z najwybitniejszych polskich alpinistów w historii. Kurtyka pójdzie w innym kierunku do mistrzostwa doprowadzi wspinanie w stylu alpejskim w wielkich Himalajskich ścianach zaś w okresie świetności himalaizmu zimowego stworzy wypromowany tytułem artykułu w magazynie Mountain określenie The Art of Suffering sztuka cierpienia przylgnie ono trwale do tej dyscypliny kolejna szansa na spełnienie marzenia pojawia się sześć lat później w latach 70. wiele osób nie wierzyło że zdobycie Mount Everestu zimą jest możliwe wątpliwości wyrażał sam Reinhold Messner późniejszy pierwszy zdobywca korony Himalajów. Już wtedy alpinista wsławiony między innymi pierwszym wejściem na najwyższy szczyt świata bez użycia tlenu, czego dokonał wraz z Peterem Habelerem w 1978 roku. Mimo tych wątpliwości, polska wyprawa, którą kieruje Andrzej Zawada, pojawia się w bazie pod Ewerestem na początku 1980 roku. W jej składzie są najlepsi polscy himalaiści. Doświadczeni i sprawdzeni już Heinrich z Szafarskim, mocni zakopiańczycy i ratownicy Topru, Ryszard Gajewski, Maciej Pawlikowski Krzysztof Żurek, którzy już 10 dni po założeniu bazy stawiają namioty obozu trzeciego na ponad 7 tysięcy metrów. Silny Walenty Fiut, który dwa lata wcześniej dokonał pierwszego polskiego zimowego przejścia słynnej północnej ściany Eigeru w szwajcarskich Alpach. Aleksander Lwow z klubu wysokokórskiego we Wrocławiu, Himalajsta, radiowiec Bogdan Jankowski i wielu innych. Jednak to niedoświadczeni członkowie wyprawy odegrają w niej główną rolę. W ostatniej niemalże chwili obowiązywania nepalskiego pozwolenia na zdobywanie szczytu 17 lutego 1980 roku o godzinie 14.30 dwaj młodzi alpiniści Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy łączą się z bazą, by odbyć najbardziej bodaj znany dialog w dziejach polskiego himalaizmu. Halo baza, halo Andrzej, czy nas słyszycie? pyta Wielicki. Tak, gdzie jesteście? Halo, halo. Odpowiada baza. Cisza. A zgadnijcie. Halo, halo, nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście? Na szczycie. Jesteśmy na szczycie. Zimą! Zazdrosnych o ten wspólny sukces Polaków będzie wielu. W tym Reinhold Messner, który zacznie go nawet podważać, raz uznając, że 17 lutego nie jest przez władze nepalskie uznawany za należący do sezonu zimowego, to znowu przypominając, że polskie wejście odbyło się z użyciem tlenu. Po latach do kwestionujących go osób będzie zaliczał się także inny zdobywca korony Himalajów i Karakorum, Niemiec Ralf Dujmowitz. Według niego za pierwszego zimowego zdobywcę Mount Everestu należało uważać szerpę Angarite, który 22 grudnia 1987 roku stanął na dachu świata bez tlenu. To twierdzenie też dałoby się podważyć. Sherpa musiał bowiem zacząć wchodzenie jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy. Wśród części himalajstów, m.in. Włocha Simone Moro, będzie w każdym razie dominował pogląd, że Mont Everest nie doczekał się jeszcze zimowego wejścia bez tlenu. Tego typu spory formalne zdają się nieuzasadnione, gdyż w duchu takiej dyskusji należałoby zweryfikować całą listę także letnich zdobywców Mont Everestu. Niezależnie od nich, do kronik himalaizmu, w tym najważniejszej, prowadzonej od ponad pięćdziesięciu lat przez naczelną kronikarkę tej dyscypliny, dziennikarkę Elizabeth Holly, wpisane zostają nazwiska Polaków. Zimowym wejściem na Mount Everest w 1980 roku Polacy rozpoczęli swoją złotą erę Himalajizmu. Lata 80. w Himalajach będą bezsprzecznie należały do wspinaczy z Nadwisły, którzy w ciągu 8 lat dokonają pierwszych zimowych wejść na połowę z 14 ośmiu tysięczników. Większość z nich zostanie zresztą zdobyta przez bohaterów tej książki: trzy przez Krzysztofa Wielickiego, dwa Macieja Berbeke i jeden Artura Heisera. Tylko jedno zimowe wejście na tysięcznik w latach 80. odbędzie się bez żadnego z nich. W 1985 roku na szczycie Białej Góry Daulagiri staną Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka. Zachodni wspinacze ochrzcili wówczas Polaków dosyć pompatycznym określeniem, wyrażającym jednak wielki podziw, zwłaszcza dla ich nadzwyczajnej wytrzymałości na zimno i wiatr, nazywając ich Ice Warriors czyli lodowi wojownicy. To określenie przylgnęło do polskich himalaistów tak jak sztuka cierpienia do propagowanej przez nich dziedziny himalaizmu. Cały ten z lat 80. był szaleństwem, oceniał w 2009 roku Artur Heiser. To była śmiałość w stawianiu sobie celów. Od tego czasu na przykład nikt nawet nie próbował wspiąć się na południową ścianę na lotce. Choć śmiałość nie wyparowała z pewnością z głów polskich wspinaczy, zmieniła się rzeczywistość. Zmiana systemu wymusiła konieczność zadbania o pracę, interes, karierę. Nie było już czasu na wielomiesięczne wyprawy. Starym mistrzom, którzy postanowili dalej próbować swoich sił w latach 90., oprócz czasu i pieniędzy, brakowało też często powodzenia. Na samym początku nowej dekady, przełom lat 1990 i 1991. Krzysztof Wilicki pokierował jeszcze wyprawą zimową na Makalu, której zabrakło około tysiąca metrów do szczytu. Potem skupił się na dokończeniu w dobrym stylu swojej korony Himalajów i na dziesięć lat porzucił wyzwania zimowego Himalajizmu. Kolejna polska wyprawa zimowa w latach dziewięćdziesiątych, bliska odniesienia sukcesu, który mógłby nawiązać do złotych lat osiemdziesiątych, odbyła się kilka miesięcy po tym, jak Wilicki ukończył koronę Himalajów. Na przełomie 1996 i 1997 roku pod szczytem Nanga Parbat pojawiła się grupa Himalajistów pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Dwóch jej członków, Krzysztof Pankiewicz i Zbigniew Trzmiel, poprowadziło śmiałą i dramatyczną próbę wejścia na górę, która ze względu na swoją złą sławę nazywana była Killer Mountain. Kontynuowali atak mimo silnego wiatru i czterdziestostopniowego mrozu. Trzmiel osiągnął na drodze Kinszofera, najpopularniejszej, prowadzącej ścianą Diamir wysokość 7800 metrów.